Witajcie kochani w nowym odcinku. To jest odcinek, który był obiecany w tamtym roku, że ponownie nagram z panią profesor Bożeną Muszyńską film, w którym odpowiemy sobie na najczęściej pojawiające się pytania pod tamtym odcinkiem. Wybrałem tutaj kilka pytań i postaram się zadać te pytania pani profesor. W międzyczasie chciałem wam pokazać, jaki dzisiaj mieliśmy zbiór, bo wybraliśmy się w sumie na grzyby. I na koniec tego naszego zbierania tych grzybów pomyśleliśmy, że nagramy ten film. A dzisiaj było dosyć ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe. Najciekawsze są te kule. To nie są kamienie. Ani piłki. Ani piłki. Są to właśnie grzyby. Jest to czasznica olbrzymia, grzyb jadalny. Wspaniały grzyb jadalny i w polskiej tradycji był to jeden z grzybów, który w farmakopeach XVII-XVIII wiecznych się znajdował jako przede wszystkim podstawowy środek tamujący krwotoki, też to były pierwsze podpaski. Przede wszystkim też klawacyna, antybiotyk, który znajduje się w tym gatunku, ma szerokie działanie antybiotyczne, więc tutaj te opatrunki właśnie z tego gatunku, z purchawicy się sprawdzały świetnie, bo oprócz tego, że wchłaniały krew, wysuszały rany, to właśnie jeszcze było to działanie przeciwbakteryjne, antybiotyczne. Także też, jak się okazało, ten związek, ten antybiotyk, który w tym gatunku występuje, miał działanie przeciwgruźlicze. Z tego powodu był to gatunek wykorzystywany właśnie w aptekach. To teraz przechodzimy do pytań. Pierwsze pytanie, i które chyba najczęściej pojawiało, skąd pojawia się taka zmiana na przestrzeni ostatnich lat dotycząca właściwości grzybów? Kiedyś mówiono, że nie mają one żadnych właściwości odżywczych, a teraz wiele źródeł próbuje je kreować jako super jedzenie. Nie? To jest bardzo złożony problem. Oczywiście grzyby i ich właściwości dietetyczne i lecznicze są znane od czasów starożytnych. Kraje azjatyckie, gdzie jest wielka tradycja stosowania ich zarówno właśnie w diecie, właściwie kuchnia japońska się bez grzybów nie obywa, ale przecież jeżeli popatrzymy na kuchnię staropolską, to kuchnia staropolska grzybem i rakami stoi. Właściwie Wigilia, która jest tradycyjna, nie obędzie się bez grzybów. Natomiast rzeczywiście środek Europy miał bardzo mało do pewnego czasu wiadomości na temat substancji leczniczych. W Europie było stosunkowo mało badań, mało potwierdzenia. No tutaj środek Europy chciał właśnie mieć takie dowody namacalne, naukowe. I rzeczywiście rozwój mykochemii, który w Europie tak naprawdę bardzo mocno, aczkolwiek jeżeli by się popatrzeć na to, kiedy grzyby zaistniały bardzo mocno w terapii ich właściwości, to oczywiście się zaczęły od penicillium notatum, czyli od pędzlaka. Natomiast rzeczywiście lata 80., gdzie Japończycy zaczynają tworzyć w ogóle listę grzybów leczniczych, to jest taki początek bardzo mocnych badań naukowych na temat właściwości prozdrowotnych, które zaczęły zaprzeczać tej takiej obiegowej właśnie opinii. Ja jeszcze pamiętam ponad 30 lat temu, jak właściwie szukali naukowcy tylko znaczenia toksykologicznego. Potęgowane to było też przez problem zatruć, gdzie jakieś zatrucia spektakularnie wyglądające powodowały, że się mówiło właśnie o tych zatruciach. Natomiast badania, poszukiwanie alternatywy dietetycznej, poszukiwanie nowych właściwości, bo od pewnego czasu trochę stoimy przed murem, że właściwie te wszystkie na przykład antybiotyki, które zostały syntetycznie stworzone, one zaczynają nie działać, więc szuka się alternatyw. W związku z tym grzyby stały się tą alternatywą, a jeszcze pomału przez te lata ostatnie okazało się, że rzeczywiście są panaceum na bardzo wiele chorób, albo wręcz jedynymi w tej chwili jakimiś sensownymi źródłami substancji, które mogą leczyć różne stany chorobowe. Na przykład w tej chwili Cordyceps militaris w ostatnich badaniach wykazano, że zawiera substancje z grupy karotenoidów, które są rozpuszczalne w wodzie, w przeciwieństwie do całej grupy tych związków, mogą zatem świetnie przenikać do krwi, do siatkówki oka i zapobiegać degeneracji właśnie plamki żółtej. To jest taka choroba troszkę osób, zwłaszcza osób starszych, ale bardzo popularna. No i tutaj jest wielka nadzieja na profilaktykę w ogóle i zapobieganie tej przypadłości. A Cordycepsa, jak wiecie, znajdziemy u nas w Europie, w Polsce tym bardziej. U mnie sam potrafiłem w kilku miejscach go spotkać. Często jak ktoś ma ogrody bogate w owady, w larwy, to też w tych ogrodach wyrasta świetny do jajecznicy. Drugie pytanie. A jak mają się właściwości prozdrowotnych grzybów i ich właściwości do akumulacji metali?
Główny składnik grzybów to 85% wody i śladowe ilości minerałów. Cała prawda o metalach ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych. No i rzeczywiście tutaj taki zarzut jest stawiany, że grzyby to jest takie główny ich składnik to jest woda. I to jest trochę też taki mit, dlatego że no ja jako osoba już starsza też głównie składam się z wody. Jakby u mnie zrobić pomiar, to by wyszło jej przynajmniej 70% na pewno. U niemowlaka już jest to około 80%. Im jesteśmy starsi, starzejemy się, odwadniamy się, tym mam mniej. Jeżeli weźmiemy jabłko, ziemniaka, to tam też będzie podobna zawartość wody. Więc to jest zawartość, która jest typowa dla wszystkich organizmów żywych. Tu nie ma jakichś różnic między organizmami żywymi. Oczywiście są grzyby, które tej wody mają często znacznie mniej. Są takie, które to zależy też od warunków środowiskowych, od ilości tej wody w środowisku, bo czasami tej wody no, nawet w pieczarkach, prawda, tych brązowych, które w tej chwili są takimi pieczarkami bardzo smacznymi. Wreszcie zaczęto tą prawdziwą pieczarkę uprawiać. Ona się pokazała w naszych sklepach, to ona ma tej wody około 60%, także to nie jest tak do końca z tą wodą. Ale tak jak mówię, jest to pewna stała wartość dla wszystkich organizmów żywych. Aspekt akumulowania metali przez grzyby jest bardzo ciekawy. Z jednej strony musimy popatrzeć na to środowiskowo, bo oczywiście te grzyby, które nawet tutaj widzimy, one mają symbiozę z drzewami, a więc okresowo są to grzyby, które też powodują powstawanie owocników. Natomiast tak naprawdę one żyją w ziemi. Ich grzybnia jest po prostu w ziemi. W związku z tym penetruje ogromne obszary, no bo chociażby opieńka oregońska to jest 886 hektarów, taki przykład grzyba, który jest tym największym na świecie. No więc mają do dyspozycji nieprzebrane ilości gleby, co jest bardzo ciekawe, bo takim właśnie pierwiastkiem, którego mamy w niedoborze w organizmach, to jest selen na 4 stopniu utlenienia. I jest to pierwiastek, który ma wąski zakres terapeutyczny, jego niedobór, jak i nadmiar może być przyczyną chorób nowotworowych. Ale w ostatnich latach obserwuje się, że właśnie ten wzrost zachorowań na choroby nowotworowe też jest bezpośrednio przełożony na niedobór selenu. I teraz nie mają go rośliny, bo jest go mało w glebie, nie mają go zwierzęta roślinożerne, zatem skąd w grzybach? Bo na przykład borowik szlachetny ma aż 20 mikrogramów w gramie suchej masy, to jest bardzo dużo. A to właśnie dzięki tym nieprawdopodobnym zdolnościom rozprzestrzeniania się grzybni w glebie i po prostu przefiltrowywania jej i akumulowania tego, co dla grzyba jest potrzebne. A więc tu mówię o tych pierwiastkach prozdrowotnych, też cynk, magnez, bo możemy suplementować swobodnie. Mój zespół, robiąc badania, myśmy otrzymywali wyniki, że właściwie 100 gramów suszonych podgrzybków czy innych grzybów może suplementować organizm człowieka w dzienne zapotrzebowanie praktycznie na przykład na cynk, który jest w czysto enzymach i tak dalej. To jest oczywiście z jednej strony bardzo fajne, bo tak jak powiedziałam, możemy dzięki temu suplementować organizm tymi pierwiastkami, które grzyby akumulują. Jeżeli chodzi o metale ciężkie, prawda, bo to wielu badaczy też analizuje, w Polsce w tej chwili mamy stosunkowo fajną sytuację, bo tak naprawdę z tych metali ciężkich, które nam mogą zagrażać, to mamy w powietrzu kadm. Ołowiu już praktycznie nie ma, no chyba, że są jakieś rejony, prawda, ja nie mówię o jakichś miejscach koło jakichś zakładów przemysłowych, jeżeli byśmy na to w ten sposób popatrzyli. I rzeczywiście, co robią grzyby? Grzyby robią to, co człowiek. Czyli jeżeli w otoczeniu człowieka czy grzyba znajdują się pierwiastki, które są toksyczne, no tak, ten przykład kadmu podany przeze mnie, to one robią jedną rzecz. Trzeba go zamknąć w tkankach, w komórkach, które są nieprzepływowe, które tak jak u człowieka, zamknąć na przykład w kościach, we włosach, w paznokciach. No właśnie ołowice przecież pierwsze, co jeżeli się wykrywało obecność ołowiu w organizmie, no to wystarczyło troszkę włosów do analiz dać i tkanka nieprzepływowa, prawda? Czyli ona jest, to nie jest tak jak wątroba, serce, gdzie jest krew, gdzie może dystrybucja po organizmie, po tych narządach życiowo najważniejszych się odbywać, a grzyby zamykają metale ciężkie, jak gdyby wiążą je w strzępkach, ale w chitynie.
I rzeczywiście tutaj są znowu bardzo ważne informacje. Dzięki temu grzyby nam odtruwają środowisko, więc tu się tylko cieszmy, bo dzięki temu te rośliny, które rosną w różnych miejscach, one już tych metali nie powinny mieć. Oczywiście grzyby akumulują też pierwiastki promieniotwórcze. Świetnie nam to pokazał wybuch w Czarnobylu, gdzie oczywiście ta akumulacja, no tutaj takim rekordzistą z grzybów był ze względu na CES podgrzybek brunatny, bo badion, który występuje w tych pięknych, no nawet nazwa ludowa czarne łebki, ten barwnik, on w samym środku związku organicznego, tego barwnika jest CES, więc CES radioaktywny był wyłapywany przez te owocniki i rzeczywiście w owocnikach był. Natomiast tutaj, żeby się nie martwić, to rzeczywiście grzyby się nawet stosuje tam, gdzie się robi jakieś doświadczenia z substancjami radioaktywnymi do potem odtruwania środowiska. Rozkłada się po prostu tak jakby maty z grzybami, między innymi w Stanach wykorzystuje się wrośniaka różnobarwnego w tym celu. A więc one rzeczywiście mają te zdolności, zresztą grzyby są w stanie odtruć rzeczywiście praktycznie z każdych toksyn, bo jak to są związki organiczne, to je rozłożą, jak to są właśnie metale, to je będą akumulować. Z tym, że owocnik nam znika, one się dość szybko jak gdyby regenerują, potem przychodzi następny rok. W tej chwili badano też promieniotwórczość w Polsce. Ona jest praktycznie, jeżeli chodzi już, grzyby są w tej chwili bezpieczne, mimo że oczywiście to nie licuje z czasem tak zwanego półrozpadu CES-u, ale grzybnia sobie poradziła. Natomiast jak był ten wybuch w Czarnobylu, wszyscy jakoś nie martwili się tym, że najwięcej tego CES-u radioaktywnego zostało zakumulowane i jest do dzisiaj we wszystkich czarnych jagodach, aroniach i tego typu owocach. One były właśnie takim najbardziej skażonym i są jeszcze czynnikiem. Także to jest taki aspekt, ale wielokrotnie dostawałam pytanie o te metale ciężkie, akumulacje w grzybach. Postanowiliśmy zrobić takie doświadczenie i w laboratorium do pożywek na skalę taką biotechnologiczną dodawaliśmy do pożywek takie toksyczne ilości kadmu, ołowiu i rtęci. I potem mierzyliśmy w wysuszonym materiale zawartość tych pierwiastków. Ona rzeczywiście metodą mineralizacji i oznaczeń, metodami takimi jak się oznacza pierwiastki, te pierwiastki wychodziły, ale zrobiliśmy też doświadczenie w takim aparacie, który imituje sztuczny przewód pokarmowy, ich uwalnianie do soków trawiennych, tak jakby to było w przewodzie pokarmowym człowieka. I co się okazało, że już w tych ekstraktach do soków trawiennych myśmy nie oznaczali praktycznie, były to zerowe ilości właśnie tych metali. Czyli to, co powiedziałam, że chityna jest właśnie tym takim, zresztą tak samo jak dla organizmu człowiekiem, ciekawym związkiem, bo ona zamyka w swojej strukturze te pierwiastki. Co ciekawe, tych w jakiś sposób to zamknięcie jest tak skuteczne, bo to trzeba molekularnie tu jeszcze dojść do tego, jak to się dzieje, że akurat na przykład te metale ciężkie nie są wypuszczane z tych połączeń, a już na przykład cynk czy magnez tak. Więc to jest przeciekawe. Znaczy to jest proste, bo prawdopodobnie ten cynk i magnez nie jest w ścianie, tylko on jest w środku, w plazmie po prostu strzępek i w związku z tym, bo tam są enzymy, tam są te struktury białkowe, w związku z tym dlatego tutaj te pierwiastki się nam właśnie bardzo ładnie, te prozdrowotne, ekstrahowały do soków. Także oczywiście zbieramy grzyby z miejsc czystych. Te badania, w których stwierdziliśmy, że tego uwalniania nie ma, to fajnie, ale zbierajmy z miejsc czystych, mimo wszystko. No ja też staram przekazywać, żeby w ten sposób zbierać. Tutaj w sumie jest trzecie, które dosyć podobnie, bo już pani odpowiedziała, jak to tam wygląda z zanieczyszczeniem powietrza w stosunku do tych grzybów i absorpcja metali. A tutaj coś akurat dotyczyło wodnichy później, ale myślę, to że dotyczy, to jest typowe dla wszystkich gatunków. Teraz będzie też ciekawe, dużo takich było pytań, jak to jest z małymi dziećmi? Czy powinno się dawać tym dzieciom te grzyby do 8 roku życia, czy nie? Jak z tym w ogóle jest? Więc w starych podręcznikach, w wielu podręcznikach jest podawana taka informacja, że od 12 roku życia. Dlaczego taka informacja? Bo w zasadzie jelita są tym organem, są podobnie jak płuca u dzieci, zresztą wszystkich ssaków dojrzewają dość najdłużej. I ten 12 rok życia to jest moment, kiedy jelita mają wytworzone wszystkie układy enzymatyczne, wszystkie jak gdyby też sprawność kosmków jelitowych, więc taki jak gdyby wiek dziecka przyjęto w podręcznikach dietetycznych. Ale ja jem grzyby od
Z tego, co ja pamiętam, to na pewno od trzeciego roku życia. Zresztą na pewno wielu z Państwa, jak sobie zwizualizuje takie spotkania rodzinne, gdzie na stole pojawiają się grzybki marynowane, to co dzieciaki najchętniej wyjadają? Otóż właśnie te grzybki. Ale to już są takie dzieciaki kilkuletnie, bo one już to kiedyś spróbowały, wiedzą, że ta kwasowość to wszystko im bardzo odpowiada. Natomiast na pewno wchodzimy z grzybami tak samo, jak zaczynamy dzieciom podawać warzywa i owoce surowe. I wtedy to już możemy być spokojni, czyli jak zaczynamy... Jeżeli ktoś podaje już zupy warzywne, bo to jest bardzo różnie, przewód pokarmowy dziecka się przestawia, prawda? Bo najpierw jest to tylko mleko, potem mu zaczynamy podawać pierwsze właśnie jakieś przecierane mięsko, czy potem zupki, potem już nawet dzieci same chętnie sięgają po kawałek jabłuszka. U mnie w rodzinie maluch 8-miesięczny je brokuły, je jajka, je różne rzeczy, sam sobie to, ogórki, to największy przysmak to są ogórki surowe. W związku z tym zupę grzybową je, mimo tych 7 miesięcy, rozwija się świetnie, wręcz tam w decylach już przeszedł jakieś tam poziomy swojego wieku. Więc to wszystko z głową. Po prostu jeżeli ten przewód pokarmowy zaczniemy odpowiednio przygotowywać, wejdziemy w, tak jak mówię, dziecko czasem samo wybierze, sięgnie z talerza i się okaże, że on je tego ogórka, gdzie ja jak patrzyłam na to, kiszone ogórki, dziecko 7-miesięczne je, no i je. No więc to jest no troszkę tak jak Amerykanie przyjadą do nas, jedzą kiszonego ogórka, to chorują 2 tygodnie, prawda? No, mam wrażenie, że lepiej zjeść grzyby niż żelki, nie? Na przykład. To znaczy ja mam pełną tego świadomość, że wnuki są w rodzinie karmione grzybami i się świetnie rozwijają, bo wiem, że to jest po prostu zdrowe. W poprzednim odcinku było właśnie, padło takie stwierdzenie, że grzyby potrafią zastąpić mięso. Czy to dobrze zrozumiałem? Tak, to jest święta prawda. Dlatego, że grzyby mają skład, no nie tylko białko, no oczywiście tego białka tam ktoś może znowu gdzieś przeczyta, że średnio podają 5-7%, ale są grzyby, które na przykład cordyceps, właśnie militaris czy smarz ma aż tam pod 30%. To bardzo ważne jest to, że jest to białko dobrze przyswajalne, o wartości białka kefiru, to jest białko, które uznajemy za takie pełnowartościowe. A co jest jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o ten substytut mięsa ważne, to grzyby zawierają wszystkie aminokwasy proteinogenne, a co najważniejsze te egzogenne, czyli te, które musimy dostarczać z pożywieniem, tryptofan, fenyloalanina, tyrozyna, metionina, czyli te, które rzeczywiście musimy zjadać. No i tutaj one nam te właśnie aminokwasy suplementują. Zresztą w grzybach jest bardzo dużo fenyloalaniny. To jest dobra informacja dla osób, które ćwiczą na siłowniach, bo to jest ten aminokwas, który jest potrzebny dla prawidłowego przyrostu białka, również mięśni, więc jak najbardziej tak. Dla wegetarian jest to dobra wiadomość. Tak, czasem tam jest troszkę mięska w tych grzybach, ale to... Także moja córka, mam nadzieję, że to obejrzy i ona tak bardziej lubi inne rzeczy niż mięso, więc masz zamienniki, możesz jeść dużo grzybów. Tak, na pewno. Bardzo lubi uszaki na przykład. Weganie muszą wydać tylko na owady, które są tak, w środku. Tak, dokładnie. Kolejne pytanie, bardzo często tam się zresztą przewijało. Chodziło o ilość spożywanych grzybów i tam pytało, czy te 300 gram to chodziło tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Jak to dokładnie było? To znaczy zalecenie w tej chwili żywieniowe jest takie, żeby zwłaszcza, jeszcze raz to powtórzę, po 40 jeść przynajmniej 300 gramów świeżych grzybów po przetworzeniu dziennie. Jasno i wyraźnie. Natomiast żart mój, że w moim wieku to już trzeba więcej. Tak, ja myślałem, że oni zrozumieli. Ja też. Mam właśnie na dzisiejszą kolację. To jest właśnie ilość potrzebna, tak? Dzienna. Aż tyle nie zjemy. Ja nie wiem, bo one takie się dosyć kurczą. To znaczy, jak się zrobi kotlecik, taki to się miesza, mąka, tak. Jajeczko rozszczepane, no to... Albo steki. Kolejne pytanie to, czy prekursor serotoniny, na przykład prekursory witamin, w grzybach są przyswajalne przez organizm? Tak, wiele związków, znaczy tutaj z serotoniną to jest trudniejsza sprawa, ale wiele związków jest doskonale przyswajalnych. Na pewno właśnie wspomniane biopierwiastki, na pewno witaminy, to głównie grupa B, to są te witaminy, ale też no, są gatunki, które mają właśnie karotenoidy, a więc też tokoferole. Bardzo cenne właśnie są prekursory typu ergosteror, który nie tylko jest prekursorem witaminy D, ale też jest substancją przeciwnowotworową. Także bardzo wiele tych związków jak najbardziej. Jeżeli chodzi o związki indolowe, to serotonina jest bardzo specyficznym związkiem, bo to jest związek, który jest produkowany w jelitach,
I tam ma działać głównie na zwiększanie perystaltyki jelit i jest też serotonina produkowana w mózgu. I tutaj jej działanie jest zupełnie inne, bo to jest regulacja naszego zegara dobowego, to jest działanie przede wszystkim też na takie odczucie dobrego nastroju. Ona jest właśnie bardzo cenna z tego powodu, natomiast serotonina z diety nie przechodzi przez barierę tak zwaną krew-mózg, czyli ta z jelit też się nie przedostanie do mózgu. Jeżeli byśmy myśleli o tym, bo w grzybach jest serotonina, to ona i tak się nam do mózgu nie przedostanie. Natomiast możemy jej prekursory właśnie zjadać. No tutaj fenylalanina, L-tryptofan, 5-hydroksytryptofan, którego szczególnie jest dużo w grzybach, on jest bezpośrednim prekursorem serotoniny, przechodzi barierę krew-mózg, jest tam zamieniany do serotoniny, a więc właśnie to działanie przeciwdepresyjne grzybów, to jest jeden z mechanizmów, w jaki możemy tłumaczyć. Jeden z mechanizmów oczywiście i też no, to jest jeden z mechanizmów w ogóle spadek poziomu serotoniny. To jest jeden z bardzo wielu tutaj mechanizmów przez różne receptory i tak dalej, ale jak najbardziej tu duża rola i znaczenie niektórych gatunków grzybów właśnie w zapobieganiu depresji. Jak najbardziej bardzo wartościowe źródło związków, które organizm przyswaja, ergotioneinę, to lowastatynę. Ergotioneina ma działanie antyoksydacyjne, lowastatyna przeciwmiażdżycowe, szczególnie w boczniakach jest jej dużo. Na podstawie prowadzonych badań wynika, że ona jest w większości grzybów, także jak najbardziej tych związków jest, no, można tu mówić i mówić, bo to każdy gatunek ma coś swojego. No, boczniaki to możecie się wybrać zimą. To też jest okres, w którym możecie spokojnie zbierać grzyby świeże. Jeszcze z pleuranem, który jest przeciwnowotworowy. Także jest naprawdę ciekawe. Immunostymulujący. Padało pytanie, czy można jeść grzyby na surowo? Które można jeść. Ja tam w niektórych filmach podawałem oczywiście, jakie były notatki w atlasach, że te można spożywać lub tamte można spożywać na surowo, ale jak to z Pani punktu widzenia? Generalnie grzyby jemy po przetworzeniu termicznym, tak jak ziemniaki, też nie jemy na surowo, a to nie chodzi o to, że surowe jest tam często toksyczne, no tylko tu chodzi o pewne przetworzenie, też obróbka termiczna powoduje, oczywiście, że pewne substancje tam ubywają, ale pewne substancje wręcz nam by się przedostają do tych wodnych, czy jak zupę gotujemy, że tak powiem, do tej wody, która potem właśnie stanowi tą podstawę zupy. Ja osobiście jem na surowo, jedyny grzyb, który jem na surowo, to tak cienko pokrojoną w plasterki, bardzo lubię pieczarki. Mocno posoźnie mam jakąś taką swoją ulubioną rzecz, że właśnie z serem żółtym mi wybitnie smakują właśnie tak cienko pokrojone pieczarki posolone i rzeczywiście one jak o takie carpaccio się nadają. Natomiast większość grzybów przetwarzajmy, czy to właśnie w termoobieg świetnie się nadaje, bo czasem się wydaje, co z tych grzybów zrobi, ale właśnie taką purchawicę, można czasznicę, czy to starsza, purchawica dawna, to starsza nazwa, purchawica, tak, teraz czasznica. Tak, można po prostu pokroić w plastry i tylko posolić, popieprzyć, trochę oliwy i nawet na pergaminie dać do piekarnika i nam się to świetnie zrobi, więc grzyby czasem to jest po prostu tylko patelenka, troszeczkę tam minimalnie tłuszczu i po prostu tak jak właśnie chociażby ja bardzo lubię rydze czy gołąbki, czy nawet pieczarki, tylko po prostu tak sobie przygotować. Jeszcze jeden problem, jeżeli wybieramy grzyby do jedzenia, to takie, które jesteśmy pewni w 100%, że je znamy, lubimy. Nie róbmy doświadczeń z grzybami, które gdzieś tam mamy w głowie, że trzeba je obgotować, odlać. To jest właściwie spożywanie, mogłam powiedzieć, papieru potem, bo właściwie to jest bez wartości, no bo wylejemy. To znaczy, jak grzyb dla nas ma być obgotowywany, to go po prostu nie jedzmy, tylko zastąpmy go innym. Jeżeli się z tyłu głowy mamy jakieś taką niepewność co do gatunku, po co? Tak, bo część ludzi nie jest pewna, a to jeszcze dla pewności obgotuje 5 razy. Nie, nie ma takiej potrzeby. Po prostu jest tyle gatunków grzybów, że jedzmy te, które są pewne. W jednym z ostatnich pytań chodzi o właściwości prozdrowotne tego sromotnika wstydliwego. Znaczy teraz jest sromotnik smrodliwy, dawniej był wstydliwy. Troszkę ładniejszy. Ja go spożywałem, dla mnie był na surowo całkiem okej, brakowało minimalnie soli, bo tak ja tak lubię troszkę dosolone. Ja też lubię soli. Także biała śmierć. No tak to mówią. Ale ja też bez soli nie umiem. To znaczy tak, no jest to gatunek, te tak zwane czarcie jaja są na pewno jadalne, są bardzo smaczne. Kto próbował, no to
opisuje jako taki smak orzechowy. Natomiast właśnie te czarcie jaja się świetnie nadają do robienia nalewek, takich zwykłych alkoholatur, które są świetne rzeczywiście zewnętrznie jako substancja przeciwreumatyczna, więc przy jakichś nerwobólach, przy jakichś takich typowych pourazowych, czy no mamy często gdzieś tam jakieś zapalenia, to jak najbardziej do smarowania rzeczywiście świetna ta nalewka. No a jeżeli chodzi o tą nalewkę, to ja jak czytałam ilość jak gdyby schorzeń, w których ten gatunek jest skuteczny, to rzeczywiście tylko można to zamknąć w jednym słowie panaceum. No dokładnie, tak też ten czytałem te artykuły. A czy są już badania, to już są potwierdzenia, to już nie jest tylko tradycyjna medycyna, ale to już jest potwierdzone, także tutaj jak najbardziej. Niby z wyglądu obrzydliwy, zapach obrzydliwy, ale jak taki dojrzały. Znaczy, ale wiele osób je nawet... A jak pachną sery, te najlepsze sery francuskie? Powiem szczerze, nie jadłem tych najlepszych francuskich ser. Nie, no ale nawet ja pamiętam, że jak się zaczęły pojawiać nawet w sieciówkach typu Auchan te właśnie takie pierwsze francuskie sery, ja ponieważ bardzo lubię, kupiłam, włożyłam do siatki, wsiadłam do autobusu i musiałam wysiąść na najbliższym przystanku. Ostatnie pytanie. Nowe trendy w dietetycznym i leczniczym działaniu grzybów. No więc właśnie nowe trendy w tej chwili to jest ze względu na to, że coraz więcej właściwości poznajemy. Wręcz ja jestem coraz bardziej zaskakiwana nawet, bo dla mnie w tej chwili taką fascynacją grzybową stał się właśnie maczusznik bojowy. Bo wiadomo było, że jest to grzyb, zresztą to różne tutaj doświadczenia nawet sportowców, który niesamowicie wspomaga witalnie organizm i właśnie taki związek kordycepina, który jest w maczuszniku bojowym, to jest w zasadzie pochodna ATP. ATP no to jest taki związek, który jest naturalnym magazynem energii dla mięśni i rzeczywiście z tego powodu, że ten związek występuje w kordycepsie, on właśnie to działanie takie witalizujące, zmniejszające zmęczenie, tak zwane ergogeniczne, wykazuje. Natomiast co się okazało? No, ostatnie już doniesienia z rynku farmaceutycznego, ponieważ kordycepin od dawna bada się jako lek przeciwnowotworowy. Był tylko problem z tym, że ona bardzo krótko utrzymuje się we krwi, stąd wiadomo, jeżeli chodzi o nowotwór, no to ten czas działania tej substancji na komórki nowotworowe musi być jakiś tam określony. Był problem dla badaczy i koncernu farmaceutycznego, który się zajął tym związkiem. Udało im się połączyć z pewnymi nośnikami, to jest oczywiście tajemnica firmy i ten lek jest jak gdyby gotowy. Kolejna rzecz, no, maczusznik okazało się, że jest przyszłością, co mnie szczególnie zainteresowało, bo problemem bardzo wielu osób w Polsce, w Europie jest degenerująca plamka żółta, różne schorzenia plamki żółtej. I okazało się, że w tym właśnie gatunku jest kordyksantyna, związek, który jest z grupy karotenoidów, ale się różni jedną bardzo ważną rzeczą od karotenoidów, które znamy, takie jak beta-karoten, że jest związkiem rozpuszczalnym w wodzie. Jeżeli jest związkiem rozpuszczalnym w wodzie, to bardzo łatwe wchłanianie, bardzo łatwa jego transmisja do krwioobiegu, a z krwioobiegiem do plamki żółtej. I w tej chwili już są przeprowadzone badania. Wiadomo, że ten związek zwiększa ostrość widzenia, wspomaga, regeneruje. No a takim bardzo mocnym teraz trendem, jeżeli chodzi o badanie grzybów, to rzeczywiście działania przeciwdepresyjne, prokognitywne. Oczywiście tym grzybem takim numer jeden, który regeneruje i tutaj jest bardzo dużo badań, które najintensywniej właściwie działa regenerująco na układ nerwowy. To są związki erinacyny występujące w soplówkach. I są to związki, które po prostu zwiększają ilość takiego białka, takiej glikoproteiny, którą mamy w obwodowym i też w centralnym, w mózgu, po prostu układzie nerwowym. Tak zwany nerve growth factor, czyli czynnik regenerujący nerwy i rzeczywiście tutaj jest to ważne działanie, bo jest to też przyszłość i pewna nadzieja, jeżeli chodzi o choroby neurodegeneracyjne, Alzheimer, Parkinson, choroby właśnie, generalnie profilaktykę stanu układu nerwowego, no i działanie prokognitywne, czyli to jest działanie zwiększające zapamiętywanie, wzmacniające procesy pamięciowe, więc bardzo ważne w wielu chorobach właśnie, które też występują u dzieci, takich jak autyzm nawet, także to jest taki, soplówki są tym takim teraz właśnie też materiałem ciekawym, takim właśnie przyszłościowym bardzo mocno. Myślę, że ten odcinek był dla Was ciekawy, bo ja z każdym odcinkiem dowiaduję się jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Moment, widzę, że jeszcze tutaj trufle mamy. Tak?
Pani profesor sobie pozbierała dzisiaj trufli i kilka takich ciekawych gatunków, które jeszcze pani nie miała styczności, prawda? Tak, chociażby muchomor szyszkowaty, tak jest, bardzo mnie interesuje. No, powiem szczerze, że kalbati też jeszcze nie jadłam, także dzisiaj będzie kolacja. Tutaj jest wiele gatunków, bardzo ciekawe też, prawda, te gatunki borowików, które tutaj mamy. Płowiec pofałdowany. Tak, piękny, piękny. One nam się troszeczkę tutaj ubrudziły, bo od trufli, ale są przepiękne. Ten muchomor czerwony, który wystaje, proszę się nie martwić, nie będę go jadła. On jest do badań przeznaczony, do badań biotechnologicznych. Chcemy pozyskać mycelium, ale to ten gatunek w efekcie zawiera muscymol, który też jest w tej chwili przyszłością jako substancja przeciwdepresyjna, także jak najbardziej stąd on tu wystaje, ale to do badań. Dziękuję pani profesor za tą dzisiejszą wycieczkę na grzyby i za możliwość nagrania znowu kolejnego odcinka, w którym myślę, że odpowiedzieliśmy na wiele tych pytań, które były zadane w poprzednim odcinku. Ja również bardzo dziękuję, bo dla mnie te wyprawy to jest zawsze też nauka. Cieszę się. Ja się uczę. Cieszę też. Się. Uczymy się wzajemnie od siebie. To cześć, do usłyszenia, cześć. Do widzenia, pa. Dziękuję.